Szanowni Państwo, jeżeli 15 października miasto państwa, bezpieczeństwo obywatelskie nie wybierzemy mądrze, to polexit, czyli wyjście Polski z Unii Europejskiej, nie będzie już jedynie jakąś polityczną hipotezą, jakąś mrzonką, ale być może stać się realnym zagrożeniem. Szanowni Państwo, takie wyjście nie dzieje się oczywiście z dnia na dzień, nie są procesy gwałtowne. Natomiast one zaczynają się od tego, że pan prezydent Andrzej Duda mówi o tym, że Unia Europejska jest tak naprawdę wyimaginowana wspólnotą. Zaczyna się od tego, że europoseł Krasnodębski mówi, że dostrzega większe zagrożenie ze strony państw Zachodu niż ze strony państw Wschodu dla suwerenności Polski. Czy to, że minister Kowalski mówi, że być może w 2027 roku zorganizujemy referendum dotyczącym wyjścia z Unii Europejskiej. I teraz ja, szanowni Państwo, byłam w Wielkiej Brytanii podczas referendum o Brexicie. Widziałam, jak dzieją się te procesy. Widziałam, jak David Cameron stosunkowo ugina się pod jarzmem prawicowego populizmu i organizuje referendum o Brexicie. I widzę bardzo podobną, analogiczną dynamikę, która być może sprowadzi nas do podobnej ostateczności, co to się zdarzyło w Wielkiej Brytanii kilka lat temu. My jako Koalicja Obywatelska wśród 100 konkretów na 100 dni zawalczymy o to, żeby nie tylko odzyskać środki z funduszy europejskich, z funduszy KPO, ale również, żeby przywrócić rolę Polski w sojuszach międzynarodowych. Nie tylko na miarę państwa, które niegdyś było jednym z największych sukcesów Europy Wschodniej, jeżeli chodzi o wejście do Unii Europejskiej, ale również na państwa, które będą być mądrym, poważnym i odpowiedzialnym liderem sojuszu europejskiego.